kiedy obchodzimy rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego w Cieszynie, odbyła się szczególna, patriotyczna uroczystość. Dzisiaj, 27 września, spotykamy się na cmentarzu komunalnym w Cieszynie przy ulicy Katowickiej. Obchodzimy dzisiaj święto Polskiego Państwa Podziemnego. To oczywiście historyczna data, to jest dzień powołania do życia Służby Zwycięstwu Polsce i ten dzień jest od 1998 roku dzięki uchwale Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej obchodzony jako takie święto. Spotykamy się w miejscu nieprzypadkowym przy grobie Józefa Korola. To był pierwszy dowódca i pierwszy organizator struktur konspiracyjnych na terenie Okręgu Śląskiego. To postać troszeczkę zapomniana dzisiaj. Chcemy ją przypomnieć, chcemy ją upamiętnić i właśnie w czasie dzisiejszego wydarzenia grób oznaczamy dwoma znakami. Znakiem grób weterana walk o wolność i niepodległość Polski i znakiem pamięci Tobie Polsko. Obydwa znaki nawiązują do jego wspaniałej działalności, albowiem ta jego przygoda w cudzysłowie oczywiście, z obroną Polski zaczęła się dużo wcześniej, zanim wybuchła II wojna światowa, albowiem nasz dzisiejszy bohater był również powstańcem śląskim. Pełnił oczywiście również szereg funkcji w samorządzie lokalnym na terenie różnych miast, m.in. Tarnowskich Gór i Chorzowa, ale był też powstańcem śląskim, dlatego znak pamięci Tobie Polsko to taki znak, którym Instytut od 3 lat odznacza groby powstańców śląskich, tych osób, które brały udział w powstaniach, ale także plakieta grób weterana walk o wolność i niepodległość Polski. Te osoby, które spoczywają w grobach rodzinnych albo w takich grobach, gdzie spoczywają jeszcze inne osoby, które nie są związane z działalnością konspiracyjną czy stricte z walką, to są groby, które mogą uzyskać status grobu weterana walk o wolność i niepodległość Polski. Taką ewidencję i wpis do takiej ewidencji można uzyskać za pośrednictwem Instytutu Pamięci Narodowej. To pozwala na to, że państwo polskie może remontować taki grób, łożyć na jego utrzymanie albo za pośrednictwem dysponentów, albo zrobić to z urzędu, tak jak w tym przypadku, gdzie mamy grób, gdzie nie ma już osób, które są za ten grób odpowiedzialne. Zresztą z grobem wiąże się też ciekawa historia, albowiem dopiero w 1995 roku okazało się, że na tym cmentarzu spoczywa Józef Korol. Wtedy to ustalono i odbyła się uroczystość, zamontowano okolicznościową tablicę na tym nagrobku. Natomiast to trzeba powiedzieć, że w ciągu tych kilkudziesięciu lat ta pamięć trochę znowu gdzieś uleciała i dzisiaj jak szukaliśmy osób, które pamiętały tamtą uroczystość, czy brały w niej udział, to już właściwie nikt nie był w stanie powiedzieć, w jaki sposób dowiedziano się, że Korol właśnie spoczywa na tym cmentarzu. To tylko i wyłącznie dla nas było dobitnym dowodem na to, że tą postać trzeba przypomnieć, a najlepszą okazją do tego jest właśnie święto Polskiego Państwa Podziemnego, czyli 27 września. Salvo! Patrz! Wołóż! Salvo! Patrz! Wołóż! Salvo!